Siemanko, z tej strony Brawly, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. Otóż pozostały nam już tylko dwie misje, po czym będę mógł zostać już inkwizytorem. Musimy znaleźć magiczny kryształ, z czym nie powinno być raczej problemów, ponieważ tylko wchodzimy w dziennik misji, czyli L. Wulkaniczna twierdza. Próba mistrzów, kryształ ognia, właśnie. No i sobie po prostu robimy mapa zadania. I tu mamy już wyznaczone miejsce, gdzie musimy iść. A jeszcze jakie zadanie musimy wykonać, to znaleźć mordercę Hamlera. Z czym już troszkę się borykam z tym problemem, ponieważ no nie wiem, co ja mam zrobić. Oczywiście miałem zajrzeć do solucji, lecz tego oczywiście nie zrobiłem, ponieważ zapomniałem. Zaczniemy od przeszukania jeszcze raz tego pokoju. O, stół pysk. Cholerny mój pokój. Gdzie on teraz był? Tutaj? Kurz. Kufer żeglarza, kurz. Spokojnie, ogarnij się, kolego. To chyba jest mój pokój, dokładnie. Ale wydaje mi się, że wszystko zabrałem. Raczej nic tutaj nie powinno być. Jeżeli będzie tak, że nie będę wiedział, gdzie iść, to po prostu... udam się, znaczy wykonam zadanie z tym kryształem ognia. Winiarnia zamknięta, drzwi zamknięte. O, coś tutaj jest, ludzie. Balia, cholera jasna. Nie, raczej tutaj nic ciekawego nie będzie. O, cholera, kredens. Kurczę, że ja tego pomieszczenia nie zauważyłem wcześniej, a tutaj troszkę przechodziłem. Dobra, zamkniemy te drzwi, żeby być kulturalnym. Nie da się, ale lipa. O, da się. Nie, chłopie, nie pij mi wody teraz. Masz umrzeć. Umrzyj. Dobra. Spróbujemy pogadać ze wszystkimi. Znalazłem pewne informacje o wspólniku Hemlara. Wow. I found something on Hemlar's partner. What? Hemlar used to meet someone in secret. A novice. That eliminates Harlock, Tucker and Carlson. What else do you know? Enzo wasn't Hemlar's partner. I've a witness who'll state that. Then that just leaves Ash and Taylor. What can you tell me? I never thought that, but Hemlar and Taylor used to fight a lot. No idea what it could be. Now you tell me. Hey, calm down. Oho, czyli już się czegoś dowiedzieliśmy. Musimy pogadać z Tylerem, czy jak mu tam, oraz Ash, czy jak to się mówi. Kato, musimy ich teraz znaleźć, ale raczej nie powinno być z tym problemów. Tylko gdzie mam iść? Cholera jasna. Nie, tu raczej nie. Tucker. To raczej nie u niego, ponieważ musimy pogadać z Taylorem, a Taylor jest gdzieś w tej górnej części, o ile pamiętam. Dobra, znajdziemy ich spokojnie. Tylko teraz jest taki problem, że ja nagrywam na ciemno i nie wiem, jak długo będę nagrywał. Powiedzmy, zrobimy tak, że jeżeli odcinek będzie za długi, to go po prostu podzielę na dwie części, go pociacham, no i potem taki odcinek wrzucę na dwie części. Raczej z tym nie powinno być problemów, tylko wnerwia mnie to, że nagrywam na ciemno. Nie wiem, ile nagrywam i to jest troszkę wkurzające. Kurde, gdzie oni się teraz znajdują? Dobra, spokojnie, ogarnij grzyba. Ale suchar. Ważka G, 10 poziom, ty. Ty! You! I hear you hang around the cemetery at night. Who says? It's where you met your partner, Hemlar. That's not true. I had a test to pass there. You've got this all wrong. You should be grilling Taylor. He was always arguing with... You've got better things to do? Tylko gdzie ten teraz kutacz był, bo nie pamiętam zbytnio. Taylor, coś mi kojarzy te imię, ale nie pamiętam, gdzie on się znajdował. Gdzie on był? Taylor. Cholera jasna, nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Taylor. Kurde, no nie mam pojęcia, ludzie.
Tu jest Jervis, tu jest Erlan. On powinien być gdzieś na dole. Chyba to jest ten koleś, który... jest z tymi świniami, chociaż nie jestem pewny. Być może tutaj. Tyler, ty jesteś Tyler? Nie, ty jesteś Dalman, cholera. Tyler, kto to był Tyler? Kudwa. Kudła, Boże, co ja w ogóle gadam? No muszę wam powiedzieć, że nie wiem. Tu jest William Shakespeare, tu jest Kato. A Tylora ni chuchu nie ma. A może ten, który pilnuje tego przejścia, nie, to jest Yoki. Yoki. Kurde, kim był ten Tylor, bo nie wiem. Może gdzieś na dole jest? Co to jest? O kurde, myślałem, że to że się tutaj żądło szczury wdygał, ale już go wcześniej zabiłem. Jest! Ty tutaj jesteś! Don't look at me. I'm not responsible for you. Go and see Caleb. I've heard that you had arguments with Hemlar. What are you saying? That I killed him? You were seen in the... So? So? That makes me suspicious. Damn that Hemlar. He's dead and still making my life miserable. Just tell me what you know. Okay, so I saw Hemlar in the cemetery. He was always heading there late at night. Rumor was he hid his gold in one of the graves, but turned out he was meeting someone. Didn't see their face. What do you know about Hemlar? Hemlar? Grumpy git. Always sneaking about. You didn't like him? Most of us who bought from Hemlar didn't like him. Just what he sold. Dealing with Hemlar was just a necessary evil. What did he sell? Brugelweed. Smokes. Inflated prices, though. He knew it was hard to get in here. You seem annoyed. Well, he went and got himself murdered, didn't he? So now, no Hemlar and no Why were you there? The grumpy bastard was overcharging me for Brugel. He knew I needed it, and knew I was nervous about getting caught. I wanted to pay him back. So you killed him? No! I was hoping to find out if the rumors were true about the gold being hidden there. So I followed him. But he just had this secret little meeting and left. Went back to his room, and his mystery friend disappeared into the upper part of the monastery. The upper part? Naturally, I couldn't follow him. I'm not allowed up there. Aha, czyli... dobra, czyli już mniej więcej coś wiemy. Okej, także lecimy dalej. Zobaczymy. Zbytnio tego nie słuchałem, co on tam ma do powiedzenia, ponieważ... bawiłem się telefonem, coś mi się spieprzyło i... zbytnio nie byłem skupiony na tej rozmowie, dlatego nie wiem, co on mi tam powiedział dokładnie. Ale chyba musimy iść do Ash, ponieważ dowiedzieliśmy się tylko tyle, że handlował tym zielskiem, skrętami. Być może aż mi coś powie. Znaczy powinien, bo jak nie to po pysku dostanie. Miejmy nadzieję, ponieważ z tym zadaniem naprawdę są wielkie problemy i kłopoty. O tak! Let's have a little talk, you and me. About what? I know nothing about anything. Well, I know you were supplying weed to Hemlar. That's a lie. You're the only novice with access to the upper area of the monastery and to the cemetery. So? What does that prove? So? So, I have a witness. You keep lying. This will only get worse. But I can help you. All right, all right. I did get the Brugel for Hemlar, but I didn't kill him. But you know something about it. I only know Hemlar was being threatened. Maybe someone didn't like him dealing. Who threatened Hemlar? No idea. I'm not looking for someone who stole a bowl of stew. Hemlar is dead. You want to know who killed Hemlar? Why do you think I'm... All right. You sell... Whoever killed Hemlar will probably come after you. Are you trying to help me or get me... All right. I can't believe it. Here's the packet. There are 10 smokes left inside. You'll have to sell or give away. Oh, and Hemlar saw... It'd be a good...
Wcześniej jak czytałem solucję, to już mniej więcej wiem, o co chodzi z tym zadaniem. Dlatego nie powinno być problemów, chyba. Masz może ochotę na skręta, ale mu powiedziałem. Ale jesteś zabawny koleś. That's up to you. Wait, see if the killer does something. If you're lucky, they might talk to you. Like, it'll be when. That's when. Ale gdy już rozprowadzę to te zielsko, to już wiem, gdzie mam iść, gdzie będzie czyhał na mnie ten morderca, dlatego z tym nie powinienem mieć problemów. Nie będę główkował zbyt długo, dlatego dobra, musimy rozprowadzić te zielsko. Zaczniemy od Enzo, może on będzie chciał. The path to enlightenment through that is but. Aha, dobra. Nie chcesz zajarać ze mną, kolego. Może ty, Jervis? Not for me. Erlan, chcesz zajarać? No ty gnojku, poczekajcie, ile mi tego ziela dał. Nie tutaj. Mamy 14 skrętów z zielskiem, dlatego musimy rozprowadzić chyba 14, w tym jedna dla mnie chyba. Dobra, nie powinno być problemu chyba. Musimy po prostu iść do każdego... do każdego najemnika, rekruta, jakiego najemnika, do każdego rekruta i dać mu zielsko. Okej. Dobra. Z tobą nie chcę już rozmawiać. Świnia, zablokowałaś mi wejście. A może Kasper będzie chciał sobie zajarać ze mną? Poczekajcie. On był gdzieś... Kurde, nie ma go! Na dole jest chyba. Sprząta komnatę. Ambraxowi. Nie, to jest Syriusz. Ale nie chce ze mną rozmawiać zbytnio. To się pierdol. Na łoczy. Tu nie ma nikogo. O, jest tutaj. Masz ochotę zapalić zioło? What? Are you taking over Hemler's business now? I'm trying to draw the killer's attention. Ah, I see. Yes, here's your go. Pokaż co masz, to raczej mnie nie interesuje, ponieważ wszystko wiem. Może ty będziesz chciał zajarać, William Shakespeare? Chcesz dymka? No. A ty spierdalaj. Jesteś wybredny. Kto by nie chciał zioła? No nie, nie wierzę. Kato, ty? I'm selling Bruegel. How does a baby face like you get hold of Bruegel? You want? If I did, I could just take it from you. Are we gonna talk? Chyba ciebie popieprzyło, kolesiu. Tak się skopałem w dupę, że nie wiedziałeś, co się dzieje. A ty chcesz zajarać? Would you like something to smoke? Smoke? You mean, I'll pass and be careful. A ty gnoju, nie chcesz palić, to spieprzaj. Wybredny jesteś, a może Karlen... chcesz trochę ziela? Well, if you've got some... O! Dobra, świetnie, mamy zielsko, znaczy złoto, jakie zielsko. Tucker, może ty? Some spiritual preparation. Osmo. Dobra, świetnie. Poczekajcie, ile tego ziela mamy? 9 sztuk. A może rekruci? Nie, oni nie chcą palić. Wybredni są. A pójdziemy do Taylora. Może on będzie chciał. Znaczy na pewno będzie chciał. Zapalisz? Brugel. Okej. Ha ha ha. You're worse than hell. All right, I'll pay this once. Ale jestem wrednym kutaczem. Dobra, ile mamy? 8, tak? A może mistrz będzie chciał sobie zajalać skręta? On to lubi. Chciałbyś trochę ziela, o kurwa. Kurde, czyli mistrzów mogę częstować zielem, także świetnie. Może Ambrax będzie chciał sobie zielska trochę zajarać? On lubi, ponieważ on się tam zajmuje tymi... miksturami, dlatego może będzie tam potrzebował do swoich eksperymentów tego zielska. Masz, pohandlujmy. Aha, dobra. Czyli ty nie chcesz jarać, kolego mój.
Rozumiem ciebie doskonale. Wolisz zachować czysty umysł. Do kogo jeszcze musimy iść? Ty! Nie, ty nie chcesz. Yoki, właśnie, do Yokiego musimy iść. Yoki. Yoki musi jeszcze zapalić. Tylko to chyba było w górnym mieście. Znaczy w górnej części, chyba, z tego co pamiętam. Albo i nie. Pewnie, że nie. Yoki był w dolnej części. Masz trochę ziela. Okej. Tylko nie wiem, co z tym złotem, czy będę mógł je zachować, czy będę musiał oddać temu kolesiowi, który mi dał te zioła, lub po prostu będziemy musieli... Po prostu będziemy musieli się pewnie podzielić 50-50, czyli pół na pół. Ty nie chcesz ziela, z tobą rozmawiałem. Jesteś wybredny. Cyrus też nie chce ziela. A może i Lumar będzie chciał, bo on tam lubi. Lubi sobie zajarać. Aha, nie lubisz jarać, okej. A może Rufus? Tak, on będzie chciał jarać, on lubi jarać. A ty co tutaj pilnujesz? Wojowniku zakonu? Rufus! Nie jesteś głodny, co chciałem powiedzieć. Głodny! Boże święty! Jesteś wybredny, po prostu. Czyli... A może aż jeszcze coś tam... Nie, dobra. Czyli wychodzi na to, że muszę już wejść do tego miejsca, gdzie znajduje się ten... Znaczy, gdzie będzie czyhał na mnie ten morderca. Kto będzie tym mordercą? Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Czy to będzie ktoś z... z wulkanicznej twierdzy, czy okaże się to jakaś inna po prostu osoba z zewnątrz. Chociaż jestem bardzo ciekaw i musimy chyba gdzieś tutaj iść, zamknąć drzwi i chyba czekać jakoś tutaj na niego. Poczekajcie, czy to tutaj na pewno? Jeszcze nie, czyli chyba to nie tutaj, z tego co widzę. Okej, rozumiem. Czyli jeszcze po prostu muszę porozmawiać, znaczy jeszcze muszę sprzedać te zielska. Może sobie jedno ja zapalę. Okej. Teraz zbytnio nie wiem, do kogo ja mam iść. Bo chyba wszystkie zioła prawie, znaczy ten, kto miał dostać zioło, to je dostał, a trochę mi tego zioła zostało, dlatego nie wiem, co ja mam z tym ziołem zrobić zbytnio. Może Dalman będzie chciał podwójnego, double. Aha, wino tam trzymasz, okej, rozumiem, twój ból. Dobra, spieprzaj, dziadu. Kurde, nie wiem, co ja mam zrobić. Troszkę tego zielska mi zostało, ale... No nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Albo po prostu będę musiał iść do... na tą farmę blisko wulkanicznej twierdzy, gdzie zdobyliśmy ten amulet dla Cyrusa. I tam będą ci najemnicy, znaczy ci rekruci, gdzie będę musiał te zielska dać. Czy rozdać? Enzo, rekrut Edhan. Każdy wybredny. You not got better things to do? No jak widać, a może ty, Harlock? Dobra, lubisz to. Po prostu to lubisz, haha. Arik, ty nie chcesz jarać, z tego co wiem. Jesteś wybredny. Nie wiem, chyba już te zioła rozdaliśmy, dlatego już możemy chyba poczekać na tego mordercę. Na mordercę. Jeszcze nie, cholera jasna, no. Do kogo ja mam iść, bo już naprawdę nie wiem. Albo to nie tutaj.
Nie, wydaje mi się, ludzie, że będę musiał iść poza... poza tą wulkaniczną twierdzę do tej sąsiedniej wioski i będę musiał tam po prostu jeszcze rozdać te zioła. Tak mi się wydaje. Także tak właśnie zrobimy. Bo mistrzowie nie chcą jarać ze mną. Nie wiem, czy przyspieszyć ten filmik jakoś. Dobra, jakoś to zrobię po prostu, żeby to nie było zbyt nudno. Palasty, nie chcesz jarać? Okej. Okay. A może tutaj ktoś będzie jeszcze? A ty! Kalib! Rozprowadź w twierdzy skręty! Mamy yes! O kurde, się cieszę jak pojebany. Dobra, nieważne. Teraz musimy chyba poczekać na tego mordercę cholernego. Dobra. Ale gdzie to teraz było? Ile mamy złota? Ło, kurde, dużo. Dużo złota mamy, pieniędzorów. No jestem ciekaw, kto to będzie. No normalnie jaram się tym, kto to będzie. Kto to będzie, kto to będzie? Ale wydaje mi się, że go zapierdolił ten... Tyler. Cholera wie, ale oby, że zadziałało. Jest! Czekaj na zabójcę, świetnie. I co? I kto to jest? I kto? Nikogo nie ma. Arik, ty go zajebałeś! No nie wierzę. Jak ty? Ja muszę... You come to me first? You really don't understand, do you? I just did. You think I don't care about what I did? You think I don't wake up in a cold sweat every night seeing his face? Then why did you kill him? All I wanted was my share. For helping him find clients, for... I may never know now. The Bruegel was my last hope to get home. Then... Nie, nie zabijaj mnie, jestem dobry, nie! O kurde, ja mam go teraz zabić? O, jaki on silny jest, nie, ja go nie będę bił. Ja, nie... Po prostu spieprzę mu jakoś i... You seem excited. O kurde. I found Hemlar's... Are you certain? Yes. It was Master Arik. Hemlar owed him for the... He killed Hemlar. And would have killed me, given... What have you done with Arik? Nothing. He's still alive. We will... You have done... You have shown insight and service. Use your insight. Miksturka siły, miksturka magii. Królewsko ciężki wybór, zważywszy, że nie wiem, kim będę... Znaczy, nie wiem, czy do, dla Inkwizytora byłaby lepsza miksturka siły czy magii. Nie, no, walniemy sobie siły, ponieważ Inkwizytor to... Znaczy, Inkwizytor. Wojownik zakonu to jest taka osoba, która używa większości oręża, kosturów niż magii. Chociaż ja bym chciał bardziej w większości korzystać z magii, dlatego nie, ja wezmę sobie magii. Magia! Jest zajebista. Dobra. Co mi tutaj daje? Maksymalna mana plus 5. Pijemy. No i to tyle, ludzie. Także misja, która była dość ciekawa pod koniec, dobiegła końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Wiem, że był nudny, ponieważ... Poczekajcie, bo ten koleś mi coś pierdzieli. Dobra, także misja została wykonana, pod koniec była już troszkę ciekawa, ponieważ byłem kurewsko ciekawy, kto jest tym mordercą, no i okazał się być nim mistrz Arik. Także zapisuję grę, kurde, jak się zapisywało teraz? Zapisz, autozapis, świetnie. No zapisuj. No i to tyle, ludzie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Risen, trzymajcie się, cześć!